Witajcie, jesteśmy już na finiszu remontu tego białego Ducatu. Tutaj pokażę wam, jak zrobiłem tą podłogę. Znaczy podłogę i te tylną część progów. Tutaj widzicie, wszystko jest pospawane otworowo, zakonserwowane farbą. Tutaj widzicie każde tutaj łączenie blach. Tutaj dałem taką masę kauczukową na pędzel. Tam był taki otwór, więc to wszystko tak też zaspawałem. Wszystko jest oklejone masą, także woda tutaj się nie dostanie. Tutaj widzicie, są oryginalne te takie rynienki. Tutaj je udrożniłem, to one zostają. No i tutaj widzicie, jest jeden cały element. Przejdę trochę pod... Tutaj drugi jest łączony z dwóch części. Tutaj też widzicie, spawane otworowo. Każdy tutaj szef jest opędzlowany tą masą, tak żeby tutaj się nam nie dostała nigdzie woda. Tutaj było troszeczkę lepiej, bo tutaj mamy jeszcze oryginalne oryginalne jeszcze wewnętrzne progi. Tutaj wystarczyło robić takie wstawki. Tutaj druga strona. No z drugą stroną troszeczkę jest łatwiej. Tutaj wystarczyło tylko zrobić wstawki. Chociaż też na całej długości. Aha, no i teraz co nam pozostaje, to konserwacja. Jak już mamy wszystko, nasze tutaj progi wewnętrzne mamy zabezpieczone antykorozyjnie. Mamy tutaj spawy, wszystko jest za... Spawy są pokryte naszą masą. Teraz możemy użyć takiego baranka. O, coś takiego. Jeżeli posiadacie sprężarkę, to naprawdę warto zaopatrzyć się w pistolet. Gdzie ja go położyłem? Aha. Warto zaopatrzyć się w taki pistolet, to jest koszt około 30 zł. I tym wkręcamy to tutaj w tą butlę i możemy nanosić ładnego baranka. No i to nam już zabezpieczy samochód przed odpryskami. Dobra, ja to teraz wszystko zakonserwuję i widzimy się po przerwie. No, podłoga zakonserwowana. Wszędzie tutaj, gdzie można było dojść, z drugiej strony to samo. Tutaj jeszcze... Tutaj jeszcze tył. To jeszcze cała listwa, to wszystko było wymieniane, zakonserwowane. No. I teraz trochę sobie właściciel pojeździ. Na parę lat powinno starczyć, tylko teraz przed zimą zawsze trzeba sobie samemu wejść, zakonserwować jakimś jeszcze biteksem dodatkowo, patrzeć, gdzie są jakieś ubytki, bo to wiadomo, kamienie, jakieś odpryski to powodują, że to może gdzieś tam zacząć odpadać. Dlatego zawsze trzeba dbać o podwozie i wóz będzie zdrowy. Dobra, trzymajcie się. To na razie byłby koniec. Jeszcze mi tylko zostało polakierowanie budy. No i to byłby już koniec tej przygody z białym budem.